Siema widzowie, w tym filmie tepam się do szósów z czatu i jeszcze na wstępie chciałbym wam podziękować z całego serca za już na ten moment ponad 13 300 subskrypcji oraz pierwszy raz pod filmem udało nam się dobić 1000 lajków, co jest dla mnie naprawdę kolosalnym wynikiem. Podwójnie wam dziękuję i podwójnie się po prostu jaram tym wszystkim, no rozwalacie po prostu system. Co mogę powiedzieć więcej, bardzo wam dziękuję oraz oczywiście co 150 lajków pod tym filmem również będzie losowanie na rangę Elita. Żeby wziąć udział, trzeba zostawić suba oraz lajka, no i napisać w komentarzu swój nick Minecraft. Macie też zwycięzców z ostatniego odcinka. Wszystkim oczywiście zwycięzcom gratuluję. Także ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania filmu. Zapytałem się do dwóch osób jakiś. Pyk, pyk, la jazda, lecimy z nimi, lecimy, lecimy. Lecimy, dobrze, okej. Kurde, nie wiem co się dzieje za bardzo, ale lecimy, chwytuję ich, dobra. Jazda. Dobra, oni już coś jedzą. Dobra, to jest im, też sobie z nim refa. Spoko, chcesz coś z nim refa. Okej, chyba będzie trzeba uciekać. Nieźle, 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 tu wszystko jest rozkopane. Raczej mi wpierdzielą, bym powiedział. No raczej tak, nie da rady raczej na nich. Chyba, że im dam weaknessa im dam. Dobra, macie weaknessa koledzy. Dobra, dostali weaknessa. Okej, już mi nic nie biją praktycznie, dobra, pięknie. Lecimy z nim w takim razie. Dobra, jazda, wbijam się w nich. Goście na weaknessie mnie biją dobrze. Także jazda. Dobra, wbijam się w nich. Jazda, jazda, jazda. Oni mają weaknessa. Wkrótce nie mają ze mną żadnych szans. Także jazda, jazda. On zaraz poliża ten gościu. Także dobra, spoko. Już kolejny totem upadł. Dobra, jeden się wywalił. Pięknie. Dobra, jeden gościu nie żyje. Daje kolejne poty. Dobra, on gdzieś wytepał. Tak, on gdzieś wytepał ten gościu. Jaka akcja w ogóle, ty. 2-1 mi zrobili. I jeszcze jeden się gościu wywalił od nich. Dobra, 1-1 to już... Nie będzie większych problemów raczej z tym gościem. Także dobrze. Bardzo, że tu 1-1 został. Dobra, walę go tutaj. Gościu już jakieś chorusy używa, widzę. Dobra, piję sopotę. Dobra, jem sobie szybko jabłko. Pyk. O kurna, do góry, do góry, do góry. Gdzie jest wyjście stąd? Dobra, tu jest tu. Dobra, walę jakąś perłę gdzieś w tamtą stronę. Nie wiem, załóżmy, że tu. No i tego gościa nie ma. Dobra, tamten gościu jeden zorał. No, tamten jeden gość wzorał chyba, nie, jest tu, dobra, dobra, jest tu. Okej, dobra, walę go. Jest tu, dobra, dostał. Dostaję bomby ładne. Dobra, zjem sobie refila. Nie chcę tutaj polizać. Dobra, jazda. Alego. Dobra, dostaję ładną przekopę, ten gość. On gdzieś tam perły trafił, dobra, cukam za nim, zjem sobie refa kolejnego. Co tam? Jazda, lecimy. Nigdzie się nie tepnie. Dobra, ej, nie mogę go bić. Coś było przez chwilę wyrąbane. Dobra, wbijam. Okej, okay, po totemie. Już po totemie, kolega, niestety. No jego nieszczęście mu padł. Kolejny. Dobra, i kolejny. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie fajerwerki do łapy. Dobra, wiecie co? On się chyba odpalił. Albo mam wrażenie, tak, gościu się nieźle odpierdzielił w tym momencie chyba. Na to wygląda. Na to wygląda, że się odpalił. Dobra, mam siłkę, znowu mam wszystko, pięknie. Dobra, dostaję po totemie, jazda. Już nie żyjesz, kolego. Tak, już nie żyję. Już nie ma nic pewnie, podejrzewam. Kolejny totem jeszcze ma totemy? Skąd on ma tyle tych totemów? Kurde, on miał całej ku totemów. Tej, kolejny totem, dobra, jazda. W pajęczynę się wpierdzielił, ja też. Palę sobie perłę tego. Za nim, dobra, jazda. Kolejny totem, no już kolejny. No już chyba nie będziesz mieć kolejnego, co? Dobra, dostaję ładne krytki, tu coś takiego, jakaś pańczynka, tu jakaś pańczynka, kumuj, dobra, muszę zjeść, bo mam lowa. Okej, okay, zjem sobie jeszcze jedno jabłko, a co tam? Dobra, no i się wywalił finalnie, pięknie. Nie pisałem z niego Mr. Boxa, ale naprawdę akcja bardzo, bardzo, bardzo fajna. Tutaj 2-1 mi zrobili, no i niestety polegli. Unlucky, jeszcze ten gościu mi się zdaje, że był odpalony, ale i tak mimo tego, że był odpalony, to tutaj go porobiłem, także bardzo fajna akcja i biorę sobie te masy i lecimy z kolejnym tutaj oponentem jakimś. Dobra, tepnąłem się już do kolejnej osoby. Okej, kill of haste, szybko. Pyk, kill of haste. Aha. Ja tu od razu szybko, kurde, fast handing, nie, na drugi slocik. Kill of z haste'em, a tu kurde. Ej, tu się w ogóle ktoś walił jeszcze. A tu gościu się po prostu, no, najzwyczajniej w świecie wylogował, ty. Ale co, chłop chyba nie wiedział, że ma antylogo, ty. Gościu się podczas walki wylegował. No to nieźle, widzowie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tepnąłem się do jakiegoś poteksa. Okej.
Dostał, dobra, Patek dostał. Okej, mam 2 mystery boxy. Ej, to jest w ogóle tyle typów, że to jest hit, dobra. Ten jeden Malaga, ej, jeden gościu Malaga, dobra. Rozwalam go, gościu Malaga, okej. Rozwalił się, polizał. Dobra, nawalam kolejnych, jazda, gościu chyba też nic nie ma. Dobra, dostaję, kolejny polizał, dobra, kolejny. Gościu Malaga, kolejny Malaga. Ty, co jest brane w ogóle? Kolejny gościu na lagu, ty. I wszyscy na lagu chyba, nie, Patek z takiego już gierkę opuścił, się poddał. Co jest grane? 5 mystery boxów i w ogóle, what the shit? Czekajcie, ja tu sobie muszę jakieś szalkery, co się w ogóle odwaliło? Ile typów rozwaliłem? Ty no, w 10 sekund rozwaliłem 4 typa, no. Pięknie, naprawdę. Piękna sprawa. Dobra, rozwalamy tu wszystkie itemy, w sensie składujemy. Ty, nie gadajcie, że usunęło, ale lipa, usunęło przedmioty, ty, bez kitu, usunęło przedmioty, dobra, ale tu są jakieś przedmioty, to hit z tym. To od razu do shulkera na fast handzie. W ogóle pewnie się zapytacie, dlaczego nie ma tu wszystkich moich shulkerów, całego ECS z shulkerami, no wiecie. Bo generalnie wyszło dosyć z tego śmieszna sytuacja, wywaliłem się z tymi shulkerami w EQ. No poszedłem na RTP i mnie dziś przetypało. Właśnie od razu po wywaleniu się wziąłem shulkery do EQ i się po prostu nim wywaliłem na losowych kordach. No niestety, unlucky się mówi, nie? To tylko itemy w gierce. No nie ukrywam, że się lekko zdenerwowałem. Tak lekko bardzo nawet. I prawie biurko poszło, że tak powiem, w ruch. Nie ukrywam, że po prostu, no tutaj moja głupota naprawdę odegrała bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o stracenie tych właśnie shulkerów. Dobra, okej, lecimy, tu sobie odkładamy koksy, w ogóle mam 8 koksów już, pięknie, tu jakieś refilki, tu jakiś totemik, ty, no jest pięknie, ile w ogóle typa tu było. Okej, otwieram te mystery boxy, jazda. Okej, tu już jakieś emblematy dropią, fajnie, emblemat. Czemu mi tylko emblemat odporności dropi? Ja pierniczę, dobra. Biorę ten emblemat odporności, okej, mam 230 odporności, pięknie. Piękna sprawa, ty. Ale ja nadal nie dowierzam, że ci goście w ogóle żadnego oporu nie postawili. Zero oporu, jeden gość na lagu, drugi na lagu, trzeci na lagu. Chyba oni, nie no, ale refile mieli, nie? Mieli poty, refile mieli, mogli się bić. Ale widzę, że chyba stwierdzić, że nie ma sensu ze mną się bić, co? Za dobry jestem. Też tak mi się zdaje. Oj, ale teraz ego poszło. No. Myślę, że tutaj dziwnie się zachowali. Dziwnie się bardzo tutaj zachowali. Okej, zabieram tego shulkera z sobą tutaj do ECK. Mam 3 shulkery już prawie pełne znowu itemami. Pięknie, dobra. No i to mam do kolejnej osoby, nie? O, dobra, jakiś chłop się do mnie tepa. Dobra, jeszcze tepnął się jakiś Timothy. Dobra, zabijam Timothy'ego. Niestety, Timothy musiał umrzeć. Okej, otwieram, co z niego dostałem? Dostałem z niego emblemat 200 pod border. Czyli w sumie w porządku. Okej, to sobie zostawię na pewno. To się przyda w przyszłości. Dobra, no i teraz mogę tepać do kolejnej osoby. Dobra, jestem już u kolejnej osoby. No niestety, kolega nie ma tutaj za bardzo szans ze mną. Już coś jeszcze próbuję, ale... Nie da rady, kumpel. Dobra, nie dropnął niestety Mystery Boxa. Unlucky, no ale został wyjaśniony. Dobra, to wdałem się do jakiegoś Aligusa. Ten Aligus tu... Aligus w ogóle ma elitrę. Ten gościu chyba tego nie widzi, że ma elitrę. Okej, zabijam go. Dobra, gitara, pięknie. Jeszcze wydropimy z niego jakiś Mystery Box. Gościu tu w ogóle próbuje mi itemy ukraść. Okej, zabieram. On w ogóle miał shulkera jakiegoś ze sobą. Ty, pięknie. Dobra, jak ja tu se chowam te jego itemasy, tego shulkera. Chłop miał jeszcze przy sobie perły, tyle itemów. Ja pierdzielę, ile ci ludzie mają itemów, ty. Masakra, powalony. Dobra, ty, usunęło itemy. Bez kitu, usunęło itemy, ale i tak fajna akcja wyszła z tego. Szkoda, że właśnie usunęło. Dobra, otworzymy sobie od razu Mystery Boxy. Ten jego kolega tutaj jest chyba, nie? Gdzieś tutaj powinien być. Nie, chyba gdzieś perły po prostu wytepał. Ta, bez kitu. Ale gościu tutaj Aligus został pokonany. Dobra, może dostanę jakieś tutaj fragmenty, co ja gadam, emblematy. Okej, lecimy, pyk. Dostałem, nic nie dostałem. Jak zawsze, kurde. Jak dostaję emblemat, to dostaję odporności oczywiście. Bo czemu nie, bo po co mi co innego, no jakże. Pewnie, że tak, Gierko, pewnie. Tak to jest, kurde, RNG rozwalone, że to jest hit. Ej, dobra, w ogóle ten gościu mi pisze, czy mu oddam itemy, nie? Czajcie? A tak naprawdę ja z niego nie podniosłem itemów z tego Pateksa. Jak ten Pateks to niby miał jakieś netherite'owe itemasy, jak ja z niego itemów nawet nie mam.
Nie podniosłem żadnych itemów z tego gościa, bo usunęło. Ej, za często usuwa itemy, mam wrażenie, nie wiem. Nigdy nie mogę dropu jakiegoś lepszego tak wziąć z chłopów. Tylko wiadomo, refy podniosę jakieś takie bardziej... no po prostu to, na co mam miejsce, nie? No lipa, lipa, nie powiem, że nie, ale co zrobić, co zrobić, co zrobić? Po prostu musi być większy delay pomiędzy usuwaniem itemów, myślę. To by załatwiło sprawę. Dobra, no i tepam do ostatniej osoby dzisiaj, także okej. Ty, gdzie mnie przytypało? Dobra, przytypało mnie do jakiegoś kurde, do jakiegoś gościa, ty. Co jest grane? Gdzie jestem w ogóle? Ja cię kręcę i jestem gdzieś przy Bedrocku. Co jest 5 w ogóle? Ty, goście co gdzieś perły? Ej, nie wiem gdzie jest. A, tu jest w ogóle więcej osób. Ja pierdzielę. Dobra, nawalam, kurna, gościu. Totem mu zarapada, podejrzewam. On próbuje wyciskać perły, ale mu coś nie idzie. Okej, zara będzie miał pewnie kolejny totem, bez kitu. Ma kolejny i zara mu kolejny będzie padać. Dobra, jazda, jazda, jazda. Musi to paść, jazda. On zara liże to wszystko. A jak on to zara wszystko zliże? Dobra, jem se. To, dobra, Filipek, ten Filipek tu jest. Dobra, biję tego Filipka. Ten Filipek, okej, dobra, perełka do Filipka. To nie jest perełka do Filipka. Dobra, pyk, pyk. Zabudowałem mu to. Filipek próbuje uciec z chorusami, ale coś mu nie wychodzi. Coś mu nie wychodzi niestety. Unlucky. Unlucky, unlucky, kolego. Dobra, nie wiem, trzeba by iść do jakiegoś normalnego miejsca, żeby się bić. Szczerze mówiąc, tak. Dobra, jak ten Filipek to się próbuje zabudować, ale mu coś nie idzie. Jak ten Filipek to deda. Jak ten Filipek to se deda. W tym momencie. Dobra, Filipek Dedzik. Filipek Dedzik zara. Dobra, gonię tego Filipka, okej. Okay. Kis z tym Filipkiem. Jak ci. Dobra, okej, okay. Pyk. Ale perełka. Kurde, jaka napocona perełka. Dobra, biję jego kumpla. Dobra, no i lecę z nim w kratce. Z tym jego ziomkiem. Dobra, jem seryfika, pyk, pyk. Dobra, ale perełka perfekcyjna. Chłopie. Chłopie. Dobra, ty, on dostaje dobry damage, chyba. Chyba ta. Dobra, jazda, jazda. Gdzie ty cykasz, ty, ziomek? Jak ja nie mam serca, teraz tak patrzę. Totalnie nie mam z tego, co widzę. Dobra, jego bije, ty. On dostaje coś w ogóle, jakiś damage. On dostaje jakiś damage, ty. Kurde, ty, no i uciekł do netheru, dobra, idę tam. Nie, dobra, nie pójdę tam do netheru, bo mnie strapują, coś czuję. Dobra, ty, biorę se chorusa i zobaczymy, czy mnie będą trapować. Nie, nie trapowali mnie. Normalnie, dobra, myślałem, że mnie będą trapować. Nie, okej, okay. Ten gościu widzę uciekł, da, już nie mam antylogoutu. Ty, ale klepa fajna była, tylko że uciekli niestety we dwójkę, unlucky. Widać, że dwie osoby nie wystarczyły, żeby mnie tu zabić. No, niestety nie pykło im. Dobra, to myślę, że i tak jest dosyć długi odcinek, także myślę, że będę tutaj już kończył. Także widzę, ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za aktywność pod ostatnim filmem. Dobiliście 1000 lajków i 13 tysięcy, no ponad 13 tysięcy subskrypcji, także naprawdę jestem wam mega, ale to mega wdzięczny i nie spodziewałem się, że ten film zrobi, no, że tak to ujmę, takie liczby. Więc kurde, nie wiem co powiedzieć, no jak zobaczyłem, jak rano wstałem i zobaczyłem, że film ma 1000 lajków, gdzie nigdy w życiu nie miałem pod żadnym filmem 1000 lajków, 1000 lajków nigdy nie miałem, to naprawdę mi to banie rozwaliło i co, no i lecimy dalej, nie, pod 14 tysięcy, myślę, że się udaje, teraz już mamy prawie 13300, lecimy dalej widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w następnych tutaj filmach, produkcjach filmowych i... Hej, cześć, siemanko.